Po ponad 8 latach stanu bezużyteczności budynek po szkole podstawowej w Rozalinie znów zacznie tętnić życiem i to w sensie dosłownym. Trwają tu bowiem prace adaptacyjne związane z utworzeniem środowiskowego domu samopomocy. Takie są bardzo ważne miejsce, bardzo oczekiwane przez mieszkańców, a szczególnie przez osoby niepełnosprawne. Dostaliśmy środki z Ministerstwa Rodziny i Spraw Socjalnych w kwocie 1 350 000 na inwestycje. Ponadto otrzymaliśmy 150 tysięcy na wyposażenie, plus to, co włożyliśmy własnych środków, a więc projekt, przygotowanie się do tej inwestycji. Czyli mówiąc krótko, ta inwestycja to będzie kosztowała nas 1,5 miliona złotych. Przewidujemy, że będzie tutaj 30 pensjonariuszy, czyli osoby niepełnosprawne, o właściwie niepełnosprawności sprzężonej, bo obecna decyzja mówi, że będzie to środowiskowy dom samopomocy kategorii D, a więc o, powiedziałbym, osobach, które mają właśnie niepełnosprawność sprzężoną. Zgodnie z ustalonymi terminami i harmonogramem firma, która wykonuje tę inwestycję, firma pana Nawrota, mają zakończyć do początku grudnia i właściwie w grudniu już powinny znaleźć się tutaj pierwsze osoby. A więc będą tutaj osoby, które właśnie bardzo oczekiwały tego. W Rychwale jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Uczniowie po ukończeniu tej szkoły niestety nie bardzo mogą odnaleźć się dalej, bo niestety spędzają non-stop czas w domach. Czyli bardzo często odwiedzali nas, by właśnie coś zrobić dla nich, żeby oni mogli również realizować się w jakiś sposób. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, udało się stworzyć właśnie to miejsce i dlatego nie tylko to będą mieszkańcy gminy Rychwał, ale będą to mieszkańcy również okolicznych gmin. Mówię tu, mam na myśli Tuliszków, mam na myśli Grodziec, mam na myśli Żgów, a być może nawet jeszcze dalej. Tych domów jest bardzo potrzeba wiele zapewne, natomiast niestety są to środki rozdzielane centralnie i dlatego my czekaliśmy na tą decyzję. Dzisiaj jestem bardzo wdzięczny, że po tych 6 latach trudnej walki, ale udało się to osiągnąć i wierzę, że tak jak wspominałem, ten termin grudniowy zostanie dotrzymany. Już dzisiaj zapraszam te osoby, które właśnie czekały na to miejsce. Przypomnę, że podczas pobytu one nie tylko będą, powiedzmy, tutaj funkcjonować, ale będziemy chcieli odnaleźć ich potrzeby, czyli powiedzmy, żeby się dalej mogli realizować. Przewidujemy to zatrudnienie 10 osób, które będą dbały nad codziennym pobytem, to będzie dom dziennego pobytu, ale również przewidujemy, że te osoby, jeśli to tylko będzie możliwe, to będą na przykład na tej dużej działce uprawiały warzywka, czyli będą realizowały się również w taki sposób, żeby przygotowywać się do samodzielnego życia, żeby uczyć się wielu różnych rzeczy, ale również osoby, które będą zatrudnione, będą wyszukiwały u tych osób takie zainteresowania i taki sposób, powiedzmy, planowały ich czas, które doprowadzi do tego, że to będzie przyjemne spędzenie czasu z pożytecznym ich rozwojem. O potrzebie stworzenia takiego ośrodka świadczą słowa pana Radosława, ojca niepełnosprawnego 23-letniego Adama. Jest to placówka niezbędna do dalszego rozwoju osób niepełnosprawnych. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby za tym przykładem szły gminy ościenne, nie tylko ościenne, w całym kraju. Po 24 roku życia kończy się okres edukacji. Osoby niepełnosprawne wtedy zostają w domu, zdane na łaskę opiekunów, starzejących się opiekunów. Cały wkład, który włożyli pedagodzy do tego okresu, nagle w pewnym momencie staje w miejsce. Ci ludzie nie mają co ze sobą zrobić. Dotyczy to osób niepełnosprawnych. Wtedy po prostu są zamykani we własnym kręgu rodzinnym. Nie mogą się dalej rozwijać. To jest po prostu wewnętrzna tragedia tych ludzi i opiekunów i rodzin, starzejących się rodzin. Ośrodek zostanie otwarty w grudniu tego roku i jak informuje burmistrz, są jeszcze wolne miejsca dla osób, które potrzebują wsparcia oferowanego przez środowiskowy dom samopomocy w Rozalinie. Obiekt ten będzie oddany na początku grudnia, a więc w tej chwili już miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej
zbiera podania o przyjęcie, a więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychwale o składanie podań, które zostaną następnie zweryfikowane i osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o przyjęciu.